Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Mamy dzisiaj niedzielę, czwarty lot. Lot z miejscowości Wolin, 350 km. Poszło gołębie około 3000 na ten lot. Pogoda słoneczna. No, zobaczymy, wiatr wieje północno-wschodni, czyli delikatnie jest spycha na południe. Zakoszowałem 134 albo 6 gołąbków na ten lot. Zobaczymy, dość pogoda taka zdradliwa trochę, można powiedzieć, bo ten wiatr kręci, ale z samego rana już ciepło. 6:15 wystartowały, liczę, że po 5 godzinach się coś pokaże. Jak widać, lazurowe niebo, błękitne, ani jednej chmurki nie ma. Gołębie po czwartym locie prowadzimy dwoma drużynami. Udało się ostatnio mieć 5 pierwszych, później czyjś tam znowu 5 pierwszych. Także bardzo ważne jest, koledzy, żeby podać po locie, jak przylatują gołębiom, parakoli do wody z jungę pudrem i z elektrolitem i nakarmę furoksinę. Ja wiem, że nie powinno się, ale ja tak robię i nie mam żadnego problemu z adenem u gołębi, a telefonów w tym tygodniu dostałem około 100, że po locie gołębie wymiotowały. Jak i roczne, tak i starsze gołębie, bo to jak przychodzi adenon, bardziej to jest E. coli. Dlatego powinniśmy od razu zabezpieczyć po locie i wtedy mamy 100% pewności, że nic nie dostaną. Żadnej E. coli ani żadnego adeno. To już jest moja taka metoda sprawdzona od wielu lat i nie mam z tym problemu, bo kiedyś też miałem problem po jakimś locie, zwłaszcza pod takim, gdzie początek lotów, a wiatry cały czas wschodnie. Gołębie dostają jednak trochę w kość i trzeba zadbać o ten pierwsze pojenie, żeby to wszystko wyeliminować, te bakterie. Także za chwilę powinno się coś pokazać. Jak tylko coś siądzie, będziemy prowadzić dalszą relację. Doczekaliśmy się pierwszych gołębi. Trochę przegapiłem, bo zdążyło już usiąść 6. Sugerowałem się tym, że będą troszkę gołębie później, bo Rawicz puścił 15 minut wcześniej gołębie z tej samej miejscowości i mieli... O, jest kolejny. I mieli gołębie. Zaraz powiem, nie zerknę na zegarek. Mieli gołębie 10:30, a no to 15 minut wcześniej puścili, mają 310 km, a mamy 350, puściliśmy 15 minut, o, do żony, do mnie siadają dwa. Puściliśmy 15 minut później i gołębie leciały tylko 23 minuty dłużej. Czyli bardzo, myślę, że bardzo dobre wyprzedzenie. Z tego co widziałem, to siadły 3 gołębie pierwsze, ale wszystko pojedynczo. I przerwy. Nie ma takiego ciągu, jednak dystans robi już swoje. Ale miejmy nadzieję, że to będą pierwsze gołębie. Idzie kolejny gołąb, składa się. Przelot ładny.
roczne dzisiaj pierwsze się pokazały. Z metody zaciemniania te młode bardzo dobrze siadają. Jest kolejny. Wszystko pięknie z kierunku, pod wiaterek. I następny siada. Samiczki jednak dominują na klasyczne. Siadają dużo lepiej. Partnerzy czekają w domu. Jak widać, jeszcze robią parę kółek. O, jest kolejny. Nie są zbytnio zmęczone. Chociaż leciały prawie 5 godzin równo. Nie no, trochę mniej. Dalej. Pięknie idą kolejne. Ładnie widać. Myślę, że lot będzie udany. Idą następne, już daleka się składają. Widać, przed domem jeszcze dostają takiego ostrego przyspieszenia. Czyli motywacja jest dobra. Zobaczymy, lot nie należy do lekkich, ale nie jest źle. Za tydzień mamy 550 czy 60 km. Zapowiada się 30 stopni, typowo wschodni wiatr, także samiczki do góry zostaną zaszczepione na drogi oddechowe Orni jedynką we wtorek. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Mamy lot już rejonowy za tydzień. 5 oddziałów puszczamy. Myślę, że będzie około 12 tysięcy 10 gołębi. Także trzeba będzie przygotować dobrze się do tego lotu. Wywieziemy tylko raz gołębie w czwartek. W piątek już nie będą gołębie wypuszczone w ogóle na oblot. Także zobaczymy, cisną kolejne dwa. Ładnie przyspieszają przed domem. To mi się podoba. Także kończymy relację z tego lotu. Będziemy na bieżąco nagrywać każdy jeden lot. Chciałem nagrywać cały tydzień, co jak robię w gołębniku, ale klienci, którzy brali u nas całe zestawy lotowe, powiedzieli, że mam tego nie robić, bo oni tracą pieniądze na to, a inni będą się uczyć. Także klient dla mnie jest najważniejszy. To nie będę nagrywał cały tydzień, co robię, ale każdy w programie lotowym wszystko ma opisane. Także listę można zobaczyć u mnie na stronie internetowej www.palarski.eu. Jak się wejdzie na stronę, po lewej stronie są zakładki. Tam jest w zakładce oddział Milicz. Wystarczy kliknąć. Wyświetlają się listy, można wszystko obejrzeć, zobaczyć, jak i również filmiki na moim kanale YouTube. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dobry lot. No i koledzy, po locie, tak jak sądziłem, lot udał mi się wyjątkowo.
Gołębie wyprzedzenie mają bardzo duże. Na pierwszym gołębnikiem, nad rywalem moim, Basami w Słowie, mieszkają 5 km bliżej. Biłem od nich minutę szybciej. Serię biłem od nich 5 minut szybciej. Także myślę, że znowu sama czołówka będzie. Brakuje jeszcze parę gołębi, około 20. Teraz przejdziemy, zobaczymy. O, siada kolejny. Na dół do gołębnika. Rewelacyjnie te samiczki tutaj lecą z dołu, koledzy. Mam ich 18 i powiem tak, nie wychowywały żadnych młodych, nie mają żadnych partnerów, siedzą razem i zawsze z tych 18 ze 3-4 w czubie siada. Choć nie są w 50, w ogóle nie giną, czyli nie ma jakiejś reguły, że muszą wychować młode, czy mieć partnerów w domu. No jak na razie, o, pięknie siada, jak na razie spisują się rewelacyjnie. Przejdziemy teraz do gołębnika lotowego. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. Jak widać, partnerzy w domu, co robi bardzo dużą robotę. Samice przylatują, od razu czekają, samce wyją. Cały tydzień trzymam je w innym gołębniku, nie w celach, także przylatują. O, doleciała znowu jedna, jak pije wodę. Jungę puder w wodzie, furoksina na karmie z elektrolitem. Także jestem zadowolony. Bardzo to dużą robotę robi. Tak jak mówię, samce w osobnym gołębniku. Wpuszczam je 15-20 minut przed lotem. Jest wtedy straszny kocioł w gołębniku. Każdy wita swoją partnerkę. Bardzo dobrze gołąbki dzisiaj powtórzyły. W czołówie w pierwszych 7 gołębiach siadły S5, 3 i wszystkie 5 typowanych do GMP. Pierwszy lot można powiedzieć do GMP zaliczony do bardzo udanych. Zaczynamy pincetki teraz. Pod wiatr się szykuje. Gołąbki zostawimy dzisiaj do wieczora razem, żeby się dobrze zmotywowały. Ta samiczka była pierwsza dzisiaj. Także koledzy, widzicie, 4,5 godziny lotu, 350 km, ale gołębie już wyglądają super. Najważniejsze, mówię, jest to pierwsze pojenie, bo przy takich upałach te roczne potrafią dostać adeno. Także rewelacyjnie spisuje się ten środek X-Power, sterydy. Bardzo dobrze na mięśnie wpływają gołębie. Widzicie, jak wyglądają po ciężkim locie. Także pozdrawiam wszystkich hodowców i dobry lot.